Witam Państwa z Finlandii. Let's start Zacznijmy with od my first slide, pierwszego slajdu, jaki przygotowałem. Which Jest to describes slajd, który opisuje the meta crisis in our ten metakryzys w naszym społeczeństwie in the world at the i na moment. Całym świecie. Kryzys, z którym zmagamy się obecnie. Even though we have been occupied I choć zajmujemy się COVID pandemic, tematem during the pandemii past two years COVID, or so, to jest główny temat I would argue that, pozostający COVID w naszych głowach is, przez ostatnie dwa lata. Ja twierdzę, że COVID to jest po prostu jeden element wielkiej transformacji, jakiej nasze społeczeństwa przechodzą. Tuned down in my ear because it's difficult to speak when I hear the translation, if it's possible. So we have seen extreme weather conditions. Widzieliśmy bardzo ciężkie warunki pogodowe. Widzieliśmy ataki terrorystyczne. Były wojny. Pojawili się autorytarni przywódcy. Bardzo zaskakujące wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, Brexit w Europie, okupacja amerykańskiego kongresu. Wszystkie te wydarzenia nas zaskoczyły w pewnym zakresie. Dokładnie tak samo jak pandemia COVID. To, co łączy wszystkie te kryzysy, pokazały one złożoność i wzajemną złożoność wszystkich elementów współczesnego świata. Jesteśmy na najwyższym poziomie złożoności w całej naszej historii. Jeśli pomyślimy o świecie, składa się on z wielu złożonych systemów, podsystemów. Natura, przyroda jest systemem bardzo złożonym. Człowiek to również system bardzo złożony, tak samo gospodarka i społeczeństwo. Jeżeli przyjmiemy tę perspektywę złożoności właśnie, zaczniemy rozumieć powody, dla których pojawiły się wiele z tych kryzysów. Postaram się wyjaśnić, dlaczego ta złożoność jest właśnie wielkim wyzwaniem, z jakim zmaga się nasze społeczeństwo obecnie. Spójrzmy na rozwój społeczeństwa i cywilizacji. Widzimy, że jest to ścieżka przez coraz większe pokłady zależności i wzajemnych połączeń. Promuje to specjalizację, podział pracy w gospodarkach, w społeczeństwach. Powoduje to również pewien standard życia i dobrostanu, który nam się obecnie podoba. W ramach tego rozwoju widzieliśmy również tak zwane punkty bifurkacyjne, czyli transformacyjne, których zostaliśmy wręcz zmuszeni zreorganizować nasze społeczeństwa, instytucje w nowy, odmienny sposób. Według naukowców takich jak Erwin Laszlo, znowu znajdujemy się w takim punkcie bifurkacyjnym, transformacyjnym. Struktury organizacyjne społeczeństwa, nasze spojrzenie na świat, ta coraz większa złożoność i niepewność, to jest element, który musimy przekształcić. Sytuacja ta została wywołana kilkoma powodami. Po pierwsze, trzecia rewolucja przemysłowa, która trwa. Wiele z instytucji, które już istnieje od dawna, przechodzi przez poważny proces transformacji. Już nie możemy myśleć, że instytucje są stabilne i nigdy się nie zmienią. Nawet prawodawstwo
i rola rządu w naszym społeczeństwie się zmienia. Więc jest też w społeczeństwie dużo takiej podstawowej niepewności. Poza tym globalizacja i coraz większa specjalizacja światowej gospodarki. Im bardziej wyspecjalizowaną gospodarkę mamy, tym wyższy poziom podziału pracy i większa złożoność gospodarki. Jest również coraz więcej ludzi żyjących na świecie. Ludzie ci przemieszczają się w stopniu większym niż w przeszłości, co powoduje jeszcze większą aktywność i złożoność gospodarki jako takiej. Pojawiają się nowe technologie komunikacyjne, które zwiększają tempo zmian w społeczeństwie. Pojawia się również przeładowanie informacją. Wszystkie te siły skonfrontowane ze starymi strukturami społeczeństwa i strukturami i instytucjami przy takiej złożoności i takiej odmienności widać, że dochodzi do pewnego rodzaju zderzenia między tym, co nowe, a tym, co starsze. Nazywamy to luką złożoności pomiędzy tym, czego chcemy, oczekujemy i czego wymagamy, a tym, co może zostać przedstawione, przekazane, dostarczone. Ta luka do złożoności ma swoje konsekwencje na różnych poziomach społeczeństwa. Po pierwsze, coraz więcej problemów po prostu ze zwykłym życiem, z prowadzeniem życia. Jest coraz więcej problemów ze zdrowiem psychicznym. Jest to o wiele bardziej nasilone niż wcześniej. W Finlandii problemy ze zdrowiem psychicznym są to problemy, które bardzo silnie wpływają na życie społeczeństwa. Na poziomie organizacji widzimy wielkie zmiany, transformacje, odejście od ustanowionych, starych, ugruntowanych systemów hierarchicznych. Rozpoczęło się to już w latach 90. XX wieku. Sieci organizacyjne zaczęły być coraz bardziej powszechne. Natomiast główne trendy i innowacje z przeszłości odeszły od organizacji hierarchicznej w kierunku organizacji bardziej przystosowującej się, bardziej elastycznej. Trzeci poziom problemu z zarządzaniem to jest sam rząd. Rządy muszą sobie radzić z zaskakującymi kryzysami i to coraz częściej, coraz bardziej regularnie. Mieliśmy kryzys finansowy, kryzys euro, teraz kryzys COVID, pandemia. To oczywiście jest trudne zadanie, aby sobie z tym poradzić. Rządy muszą przyłożyć tutaj dodatkowe środki, a oprócz tego muszą się zmagać z sytuacją międzynarodową. Poza tym nasi obywatele są mocno zakłopotani i skonfundowani sytuacją globalną. Trudno jest zrozumieć, co na świecie się dzieje. Trudno jest też patrzeć i przewidzieć to, co dzieje się i będzie się działo z nami w życiu codziennym w przyszłości. Przyszłość jest bardzo niejasna. Doprowadziło to do dysonansu poznawczego i lęku u wielu osób. Wiele osób czuje się niepewnych w przyszłości, więc często zwracają się oni do nowych opcji politycznych. Stanowi to szansę dla nowych biznesów politycznych, można by powiedzieć. Dalej mamy instytucje międzynarodowe, które borykają się z problemami globalnymi.
Zakończyliśmy właśnie szczyt w Glasgow, który zaowocował pewnymi obiecującymi wynikami, ale też rozczarowaniami. W ciągu ostatnich 20-30 lat obserwowaliśmy, jak instytucje międzynarodowe, takie jak ONZ, Światowa Organizacja Handlu i inne, borykały się, żeby wyprodukować jakieś realne wyniki. Zbyt wielu siedzi w tej chwili przy stole uczestników i zbyt złożona jest dla nich w tej chwili sytuacja. I ogólnie rzecz biorąc, patrząc na sytuację na świecie, wiele problemów wygląda właśnie tak jak ten. To jest taki dla przykładu problem otyłości. I on stanowi dobre przedstawienie poziomu złożoności wielu innych spraw na świecie. Problem polega na tym, że cały czas staramy się w tym złożonym świecie jakoś nawigować, wykorzystując tradycyjne postrzeganie świata, redukcjonistyczne, liniowe i mechanistyczne. Takie podejście do świata było uzasadnione w bardziej stabilnym społeczeństwie, na przykład po II wojnie światowej. Na przykład w Finlandii działało to bardzo dobrze przez długi czas. Decydenci tworzyli plany długoterminowe, budując społeczeństwo na podstawie takich właśnie modeli, pozbawionych tak wysokiej złożoności. Teraz jesteśmy w nowej sytuacji i te modele już nie działają tak, jak działały. Działały w prostszym, stabilniejszym świecie, a teraz w bardziej złożonym już nie. I teraz, jeżeli przyjrzymy się dokładnie tym złożonym systemom, pomyślmy o rzeczywistych ekosystemach, gospodarce czy społeczeństwie. Dobry system to system, gdzie mamy równowagę pomiędzy wydajnością z jednej strony, a odpornością z drugiej. Na tym wykresie widzimy to okno przetrwania, okno stabilności, które jawi się po środku. I ja bym powiedział, że ten pogląd liniowy, mechanistyczny, który dominował w naszych społeczeństwach po II wojnie światowej, podkreślał potrzebę wydajności i produktywności w stopniu, który już nie jest zdrowy ani uzasadniony w dzisiejszym złożonym otoczeniu. Musimy starać się znaleźć nowy punkt równowagi pomiędzy wydajnością a odpornością, aby nasze społeczeństwo lepiej się adaptowało i lepiej prosperowało w przyszłości. I jeżeli teraz spojrzymy na podstawy odporności, to wymaga ona większego zróżnicowania w społeczeństwie, więcej eksperymentowania i więcej opcji decyzyjnych, większego otwarcia. Na przykład Roger Martin, znany guru od zarządzania, napisał książkę o amerykańskiej gospodarce, gdzie twierdzi, że gospodarka amerykańska zbyt mocno przyzwyczaiła się do podkreślania wydajności i teraz ma problem z niewystarczającą odpornością w warunkach większej złożoności. Jest to problem Ameryki, ale powiedziałbym, że też wielu innych społeczeństw. Spójrzmy teraz bliżej na odporność. Gdy mówimy o odporności, często postrzegamy ją poprzez pryzmat możliwości reagowania na nagłe szoki, nagłe wstrząsy. Wymaga to dobrej infrastruktury informacyjnej, pewnej redundancji.
I tak było i tego doświadczyliśmy na początku pandemii. Ale potrzebujemy również ciągłej zdolności utrzymania kluczowych usług w społeczeństwie przez dłuższy czas. Na przykład pandemia COVID trwa już ponad półtora roku i widzimy, że kluczowa jest możliwość podtrzymania podstawowych usług, żeby one działały w sposób niezakłócony przez dłuższy czas. Ale jest też trzeci aspekt odporności i jest nim zdolność do poprawy i uczenia się z kryzysu, a co za tym idzie, rozwoju społeczeństwa po kryzysie. I teraz chciałbym skupić się właśnie na tej zdolności, która jest bardzo ważna, szczególnie teraz, gdy wychodzimy z pandemii. Podkreśla ona procesy uczenia się, tak indywidualne, jak kolektywne, oraz różnorodność opcji decyzyjnych. Kluczowym podejściem jest tutaj właśnie wspieranie różnorodności. Jest to podstawowy wymóg w obecnym społeczeństwie. Jeżeli chcemy stworzyć system adaptowalny, który będzie dobrze reagował na nagłe kryzysy, musimy mieć przynajmniej tyle opcji, tyle możliwości odpowiedzi, ile problemów, które przed nami stoją. A więc cokolwiek się nie zdarzy, musimy być w stanie jakoś sobie poradzić z tą sytuacją. Ponieważ w systemie złożonym nie możemy przewidywać pewnych sytuacji, ale musimy mieć zdolność reagowania. Natomiast jeżeli brakuje nam tej zdolności reagowania, nie możemy zareagować na wszystkie problemy, które nam się zdarzą, może doprowadzić to do załamania systemu i ogólnego kryzysu. Natomiast w zdrowszej sytuacji powinniśmy mieć wystarczającą zdolność reagowania, aby dobrze działać w jakiejkolwiek sytuacji, która się zdarzy. I to jest właśnie ta wymagana różnorodność w społeczeństwie czy organizacji. Możemy tę sytuację nakreślić graficznie, tak jak tutaj, gdzie linia przerywana pod kątem 45 stopni odpowiada wymaganej różnorodności. I would argue that we are now in a situation Ja bym powiedział, że w obecnej sytuacji wyzwania, które stoją przed rodzinami i instytucjami, przekraczają ich zdolności reagowania, więc to jest właśnie ta luka złożoności, w której żyjemy. Prawdziwym wyzwaniem jest wrócić na tę trajektorię, która idzie w górę pod kątem 45 stopni, do tej linii przerywanej, czyli wymaga to stworzenia albo większej ilości opcji, albo zredukowania niepotrzebnej złożoności w społeczeństwie. To są te dwie główne strategie, które powinniśmy, możemy zastosować, aby stworzyć lepiej adaptujące się społeczeństwo. Takie ramy możemy zastosować w analizie w analizie, tak jak na przykład zrobił Michali w swoich ramach oraz Csikszent Mihály i inni naukowcy zajmujący się dobrostanem społeczeństw. Badając sytuację, w której
w której i ramy reagowania w sytuacjach przekraczających zdolności reagowania. I mamy tutaj do czynienia z tłumaczeniem tak zwanych czarnych łabędzi, black swans, w sytuacjach kryzysowych takich jak arabska wiosna ludów czy kryzys atomowy w Fukushimie. I to też było wykorzystywane, żeby lepiej zrozumieć to, co obecnie dzieje się na świecie. Natomiast są to wciąż ramy statyczne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dłuższy horyzont ewolucji społeczeństw oraz to, jak podtrzymują swoją zdolność adaptowania w bardziej złożonym świecie, musimy zwrócić się do procesów uczenia się z doświadczeń indywidualnych, ale też kolektywnych w organizacjach i w społeczeństwach. Musimy tam stworzyć konieczne zdolności do zróżnicowanego reagowania na wyzwania złożonego świata. Trzeba stworzyć też pewne mentalności, ideologie i zwyczaje, za pomocą których redukujemy złożoność informacji, które musimy przetwarzać w obecnym świecie. A więc kluczowe jest stworzenie lepszych procesów uczenia się, tak aby pomóc osobom i organizacjom lepiej uczyć się o problemach, które przed nimi stoją, wykorzystując różne perspektywy i różne punkty widzenia. I na koniec, jeżeli spojrzymy na kulturę, widzimy rosnący trend też do pójścia wieloma drogami. Są osoby, takie jak na przykład liberałowie w Stanach Zjednoczonych, zorientowane na zewnątrz, otwarte na nowe doświadczenia, głoszące wartości egalitarne i skupiające się też na ochronie środowiska i pokrewnych tematach. Ale jest też inna, duża grupa ludzi, bardziej konserwatywnie nastawionych, szanujących tradycyjne wartości, patriotyzm, religię. I rosną napięcia pomiędzy obiema grupami. Ja bym powiedział, że obie grupy mają wartościowe podejścia do społeczeństwa i problemów, które doświadczamy. Jonathan Haidt opisał napięcia między tymi grupami w swoim bestsellerze. Na podstawie tej analizy złożoności, którą ja opisywałem, powiedziałbym, że i on mówi, że żadne z tych podejść nie jest wystarczające samo w sobie. Potrzebujemy tego eksploracyjnego, otwartego umysłu liberałów, aby uczyć się tych nowych sytuacji, ale potrzebujemy również stabilności instytucji, które obniżają złożoność w społeczeństwie, tak abyśmy mogli dobrze w nich żyć. Dlatego oba podejścia są potrzebne. Potrzebujemy również procesów uczenia się, w ramach których będziemy na bieżąco aktualizować nasze rozumienie świata i tworzyć możliwości nawigowania w tym świecie. Więc musimy stworzyć jakąś równowagę pomiędzy oboma podejściami. Potrzebujemy obu, ale potrzebujemy też cały czas aktualizować naszą wiedzę i zrozumienie świata. Bardzo dziękuję za uwagę.